Słuchajcie, mój wąż jest coś rozwścieczony, więc postanowiłem, że nie będę go wkurzał za bardzo, tym, że będę go przekładał do pojemnika. Spróbujemy to zrobić następnym razem. Coś jest zły, nie wiem co mu jest. Cały czas łaził, teraz leży i patrzy, ale sprawdźmy, czy w ogóle będzie zainteresowany tym, żeby zrzeć oseska, czyli zrobić mu drugie karmienie. Ach! I przy tym skokłaś, kurde! <gryny> ręka zadrżała. Teraz zróbmy mu taką. Powiedzmy. Pokażmy mu, że niby ososek się jeszcze rusza, żeby go czasami nie puścił zaraz. <gryny> kurde, to są jednak emocje, jak się karmi. Super. Drugie karmionko Pytona Regiusa. Czyli Pytona Królewskiego. Myślę, że udane. Teraz idę do zbożówki. Nie, mam już oseska. No i tak naprawdę zobaczmy, czy będzie zainteresowana nim. Ja tam dosyć w miarę dobrze widzę. Czy ona będzie chciała tego oseskać? Czy po niego wyjdzie? Czy znowu będę musiał zostawić? Chyba nie chce wyjść, zostawię jego tutaj tak jak wcześniej. Niech sobie leży. A my przenieśmy się piętro niżej i zobaczmy, co on tam ciekawego robi. Jak widzimy, walczy z mrożoną myszą, znaczy szczurkiem. Tego tak się dziwnie wygiął w taką ósemkę, <laughs> nie wiem czy to nie jest problem właśnie tego żeby Mógłbym normalnie zjeść, zobaczcie co on zrobił Patrzcie co robi Jaki głupek Ktoś mi ostatnio mówił właśnie przed zakupem pytona, że żeby, Że z pytonem będę miał wielki problem żeby karmić, że z nimi są wiecznie problemy z karmieniem Widocznie jak widać póki co wszystko jest w porządku bo Mój pyton chce jeść. Co i się dzisiaj męczy z tym yy, szczurzym oseskiem? Ostatnio połknął go dosłownie w sekundę. Bardzo szybko. Dzisiaj coś mu to wolniej idzie. Zbożówka chyba nie jest dzisiaj zainteresowana jedzeniem, bo leży w dalszym ciągu. Widzę ją. Nie wychodzi w ogóle do tego oseska, więc ze zbożówką chyba. Będą dzisiaj nici, jeżeli chodzi o karmienie. Aha, jeszcze taka mała informacja, że zamówię mi nowe domki, i za to, że ładnie zjedzą, dostaną nowe kryjówki. A zbożówka niestety nie, zostawię jej tego oseska. Niech on sobie na razie leży. Może potem, gdy wyjdzie, to się nim zainteresuje. Tymczasem ja się żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Taki mały update. Pyton leży sobie tam po posiłku, jutro dostanie domek. A to taka śmieszna sytuacja, bo e, gdy karmiłem jednocześnie dwa, e, dwa węże, to e, zostawiłem zbożówce te, 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 tego mysiego, nie mysiego, tak, te, tak, oseska. Zostawiłem e, zbożówce oseska na zewnątrz, ona nie była zainteresowana, nie wiem, czy ona ma coś z węchem, bo za pierwszym karmieniem też tak było, że po jakimś czasie dopiero do niego wyszła, ale gdy wziąłem palcem, przesunąłem do środka, to dosłownie w ciągu ja wiem w ile? Dosłownie w ciągu dwóch sekund złapała tego oseska i go już w ciągu całego. Więc no, śmieszne te węże. Ale zbożóweczka je pięknie ładnie. Drugi posiłek także. I jutro dostanie nową kryjóweczkę. Bo póki co jest zrobiona z takiej butelki obciętej. A, ta, a ten tutaj kokos, który widzicie u Pytona, to niestety ten kokos jest za mały. Gdy on się zwinie w kulkę, ale to Wam pokażę już przy update, właśnie przy wkładaniu nowych kryjówek, to zobaczycie, jak on jest mały w środku. No a pyton potrzebuje troszeczkę więcej miejsca. To tyle, taki mały update. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.